No i tutaj wstępnie już mam przygotowane miejsce, ogrodzenie zdjęte, bramka wywalona i teraz czekam na gruz albo jakiś grubą taką masę skalną, żeby tutaj wypełnić. Tutaj brakuje jakieś 40 cm, żeby wyrównać grunt. No i tak to wygląda. No i mamy odwodnienie wykopane. Teraz damy geowłókninę, żeby to włoska się pozbyć. I na geowłókninę potem pójdzie ten żółty peszel z dziurkami. Miały być korytka, ale chyba by to niewiele zmieniło. A peszel tańszy i lżejszy do układania. No i tak to będzie wyglądało. Geowłókninę już mamy pociętą, także zaraz rozkładamy. Tutaj rów też sobie wyścielimy geowłókniną, a dopiero potem, żeby się nie zamulało, to na to pójdzie peszel. Taka ładna, czysta, zaraz się obróci. Tak normalnie to wystarcza przy łączeniu 10 cm zakładki. Tutaj dajemy jakieś 20 cm, dlatego żeby miało się gdzie uciągnąć po nasypaniu kruszywa, a tutaj jest strasznie grząsko, także dlatego dajemy większy naddatek. A po drugie geowłókniny to mamy pod dostatkiem. No i ten ostatni pasek rozwiniemy z drugiej strony już tych słupków i wtedy damy takie nacięcia, żeby to jedno na drugie też się założyło. A będziemy zamawiać najpierw gruz, a potem pójdzie na to kliniec. I teraz tak, przy całej inwestycji, jak liczyłem, drewno, blacha, na jakiś żwir trzeba wysypać i tak dalej, to wychodzi jakieś 4000 przy 50 m2. Wiadomo, tu jest tego więcej, no bo tutaj będzie wjazd pod tą wiatę. A na taką geowłókninę, którą posiadamy w sprzedaży, 250, to jest kosz około 250 zł w zaokrągleniu. No to nie jest jakiś duży wydatek przy 4-5 tysiącach na inwestycje. A teraz mówię, pójdzie gruz gruby, bo tutaj brakuje jakieś 40 cm. Później na to pójdzie w tej części od rowu, w moją stronę, pójdzie druga warstwa geowłókniny. I wtedy pójdzie już kliniec czysty, żeby nie wyłaził też gruz na wierzch, bo tam nieraz są jakieś druty, jakieś różne rzeczy, zależy też jaki gruz. Także no uważam, że warto dać, bo wszędzie mamy podwórko zrobione na takiej glinie i wszędzie jest właśnie kliniec potem. No i tak naprawdę wszędzie jest ten kliniec czy żwir, jest czysty, nie wyłazi to błoto na wierzch. Także pod tym względem w zasadzie na takich terenach jak tutaj, nie mówię na piaskach, ale tak jak tutaj, no to jest to w zasadzie nieodzowne. Mamy też takie geowłókniny wąskie, 60 cm, które są dobre pod płyty ażurowe albo właśnie do owijania takich peszli odwadniających. Daje się po prostu włókninkę na wykop, potem zawija się w peszla i on się wtedy się nie zamula, tylko odprowadza faktycznie wodę. Że fajne rozwiązanie i szybkie, czyste i łatwe. Pierwsza robota cięższa. Przywieziona, ale mówię, te 600 kg tego żwiru to w ogóle nie widać, żeby tutaj było, ale duża to paka faktycznie. No i pierwszy etap mamy zakończony, trochę się nabrudziło, ale jest już geowłókninka, jest odwodnienie zrobione, także czekamy na kolejny etap, czyli gruz, a tak naprawdę następny, który będę nagrywał, to myślę, że będziemy robić drewno i zadaszenie. Przyjechała pierwsza porcja gruzu. Chciałem wam jeszcze taką właśnie krótką dogrywkę zrobić, żeby pokazać, na czym polega rola geowłókniny. Dużo osób nie wierzy w jej działanie, a tutaj macie dowód. To jest zrzucone z wywrotki, duże głazy, kamienie z ostrymi krawędziami, jakieś betony i w żadnym miejscu ta nasza geowłóknina się nie przedarła. I to jest tak zrobione, że ona jest przeplatana nylonem. To jest taka jodełka, ona ma się lekko naciągać, a ma się właśnie nie przerywać. I wiele jest takich geowłókin na rynku, które po prostu po rzuceniu takiego gruzu by były dziurawe jak sito i one wtedy faktycznie nie spełniają swojej roli. Natomiast mamy towar sprawdzony, sprowadzamy go z Belgii i jest to faktycznie sprawdzone od wielu lat. On się nie drze, nigdzie nie jest pocięty przy wysypaniu, mówię, takiego gruzu, który jeden taki kamień betonowy waży pewnie 30 kg albo więcej. Także tutaj jest ta różnica między dobrą geowłókniną a kiepską. My to mamy gramaturę 250 gram, ale dodatkowo właśnie wzmacniana nylonem i ona bez problemu wytrzymuje narzucenie takiego nawet ciężkiego gruzu.
bezpośrednio. Bo niektóre geowłókniny producenci nawet zalecają, że wcześniej jakąś pospółkę wysypać delikatnie, piasek, coś tam, no to geowłóknina nie jest po to, żeby ją chronić przed czymkolwiek. Ona ma być na tyle mocna, żeby wytrzymała. Tutaj też widać, gdzie auto wjeżdżało, jeszcze ślady są, ciężka wywrotka, betony pokrzywiło i tak dalej, a tutaj pod kołami nic nie jest poprzedzierane, nic nie jest poszarpane, no bo po prostu ona jest mocna i wytrzymała. Także jak coś, to polecam. Nie dawać czegokolwiek, żeby tylko było, tylko faktycznie jak już dawać, to coś, co spełnia swoją funkcję. Sponsorem nagrania była włóknina.com, sprzedawca geowłóknin drogowych wzmacnianych nylonem, bardzo wytrzymałych, używanych na podbudowy dróg, parkingów, placów manewrowych, idealna do separowania podłoża, aby błoto i glina nie wychodziły na zewnątrz, był czysty gryz, żwir czy kliniec. W ofercie posiadają dużą różnorodność szerokości, polskie certyfikaty wytrzymałości oraz jakości produktu, pozytywne oceny, dowóz do klienta, wysyłkę oraz możliwość odbioru osobistego. Również agrowłókninę premium, która jest wytrzymała, wieloletnia, nie przerastają chwasty na nasypy, pod korę oraz pod iglaki. Zapraszamy do kontaktu.